10 ważnych rzeczy, które możesz zrobić w bibliotece. Możesz przyjść do biblioteki ze swoim dzieckiem, wnukiem albo młodszą siostrą. Wspólnie znajdziecie odpowiedzi na wszystkie bardzo ważne pytania. A co to jest? A dlaczego? A po co? Kto wie, może to będzie pierwszy krok do Nagrody Nobla. Ile osób w historii wpadło na genialną myśl właśnie w bibliotece? Niezależnie od tego, czy zostaniesz światowej sławy fizykiem, piosenkarką czy cukiernikiem, biblioteka pomoże Ci w jeszcze jednej bardzo ważnej sprawie. Wypełnisz tu PIT i wyślesz go przez internet. Bez stania w kolejce, szybko i sprawnie. Oczywiście, sprawy przyziemne są ważne, ale jeszcze ważniejsze jest troszczenie się o przyszłość. Możesz być jedną z 500 tysięcy osób, które podpiszą petycję w sprawie walki z globalnym ociepleniem. Możesz zorganizować debatę mieszkańców na ważny temat. Jak zagospodarować główny plac w waszej miejscowości, gdzie wytyczyć ścieżkę rowerową. Zadbaj też o pamiątki rodzinne. W bibliotece możesz zeskanować zdjęcie, które zalegało na dnie szuflady. Namów innych do podobnych poszukiwań, zróbcie razem wielką wystawę starych fotografii na głównej ulicy. Inna, bardzo ważna wystawa może być właśnie otwierana w Nowym Jorku. Nie musisz lecieć za ocean, żeby ją obejrzeć. Wirtualne zwiedzanie galerii na bibliotecznym projektorze zrobi na tobie ogromne wrażenie. Debaty, wystawy, podróże to jedno. A i tak najważniejsze jest zdrowie. Czy wiesz, że w bibliotekach często organizowane są spotkania z dietetykami i lekarzami na temat zdrowego stylu życia? Co więcej, można tu rozwijać nie tylko umysł, ale też ciało. Istnieją takie biblioteki, w których można ćwiczyć nawet jogę. Jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, żeby uczestniczyć w życiu bibliotek. To miłość. Miłość do książek, miłość do swojej małej ojczyzny. No i kto wie, może w bibliotece spotkasz miłość swojego życia.